Czasami wydaje mi się, że brakuje mi tylko skrzydeł, a właściwie dziwię się, dlaczego ich nie ma. Dlaczego ja nie jestem jak we śnie pod sufitem, tylko wciąż jeszcze na scenie. Ja myślę o śmierci, ale jest to zawsze jak jednak w sferze abstrakcji. Śmierć dotyka wszystkich dookoła, wszyscy są śmiertelni, tylko nie my sami. To, co z kolei czyni mnie najbardziej szczęśliwą, to jest śpiewanie i sukces, który temu towarzyszy. Ja nie muszę być uwielbiona przez wszystkich. Nawet nie chciałabym. Ja chcę, żeby przychodzili na mnie ludzie, którzy po prostu się z tym utożsamiają, którym autentycznie sprawia to radość. Jestem bardzo trudna w pożyciu, jestem w ogóle bardzo trudną osobą, niesłychanie trudną moim zdaniem. Mam wielką skazę, jestem niesłychanie zachłanna na uczucia i jestem ich nigdy nie syta. Moje dzieciństwo nie było takie, jak powinno być. Pewnie jest takich dzieci jak ja, milion opuszczonych, spragnionych miłości. Ja nie jestem aż taka strasznie spontaniczna, jak by się ludziom wydawało, i demoniczna, i spontaniczna. Jestem być może osobą dramatyczną, tak bym to powiedziała. Nie mogę sobie zmienić imidżu, rozumiesz, bo ja sobie nie mogę nawet butów kupić takich, jak chcę. Bo jeżeli chcę sobie kupić takie buty, ja zwiedziłam wszystkie komisy i zjechałam wszystkie markety i tam jest taka popelina, że czegoś takiego nie kupię, chociażby to kosztowało nie wiadomo ile. A buty, jakie chciałam sobie zrobić u szewca, to chciał 30 tysięcy. No nie mam 30 tysięcy. Podstawą są pewne rzeczy, rozumiesz, które ja muszę mieć, a których nie mam. No i to jest tak, i to bycie, wiesz, gwiazdą. No, przecież nie ubiorę sobie butów na szpilkach i nie ubiorę się, wiesz, jak się ubieram. Panie, bo to przecież popelina jest. Ja nie lubię okularów innych ludzi. Uważam, że to świadczy o tym, że jak ktoś ma okulary, to uważam od razu, że jest głupi. Ale o sobie tak nie myślę. Ja lubię koty. Zwierzęta kocham. Nigdy bym nie skrzywdziła. Rośliny uwielbiam. Przyrody bym nie skrzywdziła. Dziecka też nie. W sumie wszystko jest bardzo łatwe i bardzo trudne. I teraz nie wiadomo, wiesz, w którą stronę iść. A tak lubię się śmiać. Jak wiesz. Uwielbiam.